Dzień dobry Grzegorz Wawro. Witam na kanale Grzegorz Wawro. Dzisiaj moim gościem jest znany komentator życia publicznego, autor znanego też wideobloga i dziennikarz Tygodnika do Rzeczy, pan Łukasz Warzecha. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. Witam. Chciałem z Panem dzisiaj porozmawiać o dwóch sprawach. Przede wszystkim skomentować trochę, ale może z innej strony wybory samorządowe, i też porozmawiać o, na, o nadchodzących wyborach do Europarlamentu. Chciałbym zacząć od takiego tematu, ponieważ dla mnie to jest dość istotna, sprawa Pan też wiem, że komentuje często właśnie z tej strony wybory samorządowe. Chodzi mi konkretnie o duże miasta, że. Duże miasta stały się, jakby to powiedzieć, mało przyjazne dla ludzi czy dla środowisk wolnościowych. Zostały dość skutecznie opanowane przez partie lewicowe, czy takie bardziej, powiedziałbym, związane z ideologiami typu C40, czy miast 15-minutowych, czy właśnie stref czystego transportu. I środowiska wolnościowe, czy partie prawicowe, czy ludzie, dla których generalnie szeroko pojęta wolność jest istotna, jakby no, nie mogą się tutaj przebić? Jak pan myśli, z czego to wynika i czy to da się odwrócić kiedykolwiek? O myślę, że to jest pytanie, które mogłoby być podstawą poważnego seminarium, a co najmniej debaty, i to takiej kilkugodzinnej pewnie z udziałem paru socjologów. Komentatorów polityki, znawców polityki, więc moja odpowiedź na pewno nie będzie kompleksowa. Szczególnie, że mam wrażenie, że ta, ten mechanizm jest trochę inny w zależności od tego, o jakiej wielkości mieście mówimy. No bo, oczywiście, czymś innym jest miasto, powiedzmy, 100 tysięczne, a czym innym 500 tysięczne, czy większe. Tych około 500 tysięcy lub więcej mamy w Polsce sześć. Ja postawiłem tezę w tekście napisanym na portal ONET, że te duże miasta, właśnie tych sześć dużych miast, one mają bardzo dużą siłę promieniowania pewnym przykładem, czy tworzenia takiego wzorca aspiracyjnego, który przyciąga wiele osób z mniejszych ośrodków, które z kolei dostosowują swój światopogląd pod wieloma względami. Do tego, co wydaje im się, że jako mieszkańcy tych wielkich ośrodków powinni uważać za słuszne, tym bardziej go dostosowują, jeżeli się tam przeprowadzają. Ale nawet jeżeli się nie przeprowadzają, to te miasta stanowią dla nich wzorzec. Więc pierwsza część mojej odpowiedzi mogłaby być taka, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju efektem kuli śniegowej. To znaczy, jest jakiś utarty wzorzec, który już jest traktowany jako dogmat. Na razie nikomu się nie udało go skutecznie podważyć, i ten dogmat jest wzorcem dla innych. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, ale tak ludzie myślą w dużej mierze, właśnie na takich uproszczeniach. Jak jesteś mieszkańcem dużego miasta, to musisz być za ograniczeniem ruchu samochodowego, za tak zwaną walką z klimatem, za aborcją i tak dalej, i No, cały ten pakiet poglądów wchodzi w bycie wielkomiejskim, otwartym, europejskim. I być może. Widzą pańskiego kanału, się wydaje, że to jest jakaś strasznie głupie, że to jest strasznie głupie rozumowanie i strasznie prymitywne. Ja się z tym zgadzam, ale to tak działa. Proszę posłuchać, co mówi Rafał Trzaskowski. W jego wystąpieniu po ogłoszeniu wyników wyborów dokładnie takie frazesy padały. On tam cały czas używa tego. Europejski, otwarty, nowoczesny, to nic nie trzeba więcej mówić. To jest pewien gotowy pakiet bardzo prymitywnie podawanych poglądów i to się powiela. Więc to by była pierwsza część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi jest taka, czy to, czy właściwie pytania jest taka, czy, czy można to jakoś naruszyć. No, mnie się wydaje, że w jakiejś mierze można. Nie wiem jak bardzo, czy na poziomie prezydenta takiego miasta. Czy to, czy mówimy o prezydencie któregoś z tych wielkich ośrodków, czy może tych trochę mniejszych, ale jednak, czy tylko na poziomie podjęcia walki w Radzie Gminy w takim mieście, co już jest jakimś osiągnięciem, byłoby jakimś osiągnięciem, jeżeli by się okazało, że taka Rada Gminy nie jest zdominowana bez reszty przez ludzi powielających ten jedynie słuszny światopogląd. Tylko tutaj już trafiamy na Problemy hmm, chyba endemiczne dla polskiego życia publicznego. I tym podstawowym problemem jest kwestia tego, kto dominuje po umownej prawej stronie naszej sceny politycznej. Ja myślę zresztą, że to jest problem dużo poważniejszy niż tylko wiążący się z wielkimi miastami, że on dotyczy również, o czym zresztą e, piszę w najnowszym wydaniu tygodnika do rzeczy, wyborów prezydenckich nadchodzących. Czyli że jest PiS, który jest w tej chwili już kompletnie nieefektywny, jeżeli chodzi o rozszerzanie swojego zasięgu czy siły oddziaływania poza swój twardy elektorat. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, pewnie o tym chwilę porozmawiamy, ale no, ma pewien szklany sufit znowu nad sobą. Ten szklany sufit jest bardzo nisko zawieszony, zawieszony jeżeli chodzi o miasta, a jednocześnie no, nie ma żadnej innej siły. To jest strasznie trudne, żeby ją zbudować. Były takie e, plany teraz w tych wyborach, były siły alternatywne, które próbowały się promować, oczywiście dysponujące no, śmiesznie małymi środkami w porównaniu z e, tymi, którzy te miasta już opanowali. Ale wydaje mi się, że jakiś zasób, jakiś rezerwuar tam wciąż jest. I odwołam się na koniec tej odpowiedzi do tego, co, jaką, jakiej koncepcji zwolennikiem byłem w 2018 roku, kiedy na prezydenta Warszawy kandydował pan Patryk Jaki. Wtedy uważałem, że Patryk Jaki miałby szansę, no przynajmniej na wejście do drugiej tury i podjęcie walki z Rafałem Trzaskowskim, gdyby konsekwentnie i bardzo wyraźnie odwołał się do ludzi, którym zdecydowanie nie podoba się ta strategia, jaką Warszawa wtedy szła. Patryk Jaki podjął taką walkę na początku i tak na początku swoją kampanię prowadził, czyli to była kampania na ostrej kontrze do wszystkich tych nowoczesnych dogmatów, czy może miazmatów bardziej na których budował swoją kampanię Rafał Trzaskowski była tam mowa i o ograniczaniu o sprzeciwie wobec ograniczania ruchu samochodowego wobec szaleństw ekologicznych i tak dalej i tak dalej ale w pewnym momencie to było tak chyba jeszcze nawet przed połową czasu tej kampanii pan Patryk jaki się jakby przestraszył takie mam wrażenie że to za daleko idzie że może to jest za radykalne mocno złagodził ton to no, jak wiadomo, dostał ostatecznie trochę ponad 28%, przegrał w pierwszej turze. Więc ym, nie wiem, czy to jest do powtórzenia, czy to byłoby do powtórzenia teraz, bo przecież zmieniają się cały czas i poglądy, i demografia wielkich miast, w tym Warszawy. No ale wydaje mi się, że wciąż jest jakaś grupa ludzi, która gdyby to nie był ten pis z całym tym bagażem pisowskim, tylko ktoś, kto z takim wyraźnym, bardzo wyrazistym przekazem, ale też oczywiście z odpowiednimi pieniędzmi na promocję, no bez tego się nie da zrobić kampanii, stanowiłby alternatywę, no to mógłby podjąć walkę również z którym, w którymś z tych największych miast. A proszę powiedzieć, bo nie wiem na ile panu bliska jest taka idea, czy taki pogląd, jak często pan Rafał Ziemkiewicz, pana kolega, Mówi o ludziach, którzy, jakbym to ładnie nazwał, ze wsi wyszli, ale do miasta nie doszli. Ludzie, którzy zostali w pewnym sensie oszukani, czy wmówiono im, że są elitą, ponieważ no, skończyli jakieś studia nierzadko o takiej niskiej wartości, że tak powiem. I dali sobie wmówić, że wszystko, co europejskie, wszystko, co takie no, zachodnie, jest po prostu dużo lepsze niż to, co nasze tradycyjne. Ja teraz. Dzisiaj nawet słuchałem pana wywiadu czy rozmowy z PCH24, kiedy była mowa tam o tym księdzu, który nie został dopuszczony do sakramentów, że staje się to dość powszechne i że właśnie w tych dużych miastach kumulują się ludzie, którzy są odporni na jakiekolwiek argumenty. Ja mam takie doświadczenie ze swoich rozmów z wieloma znajomymi, Oni nie chcą wiedzieć, oni nie chcą się dowiadywać, oni nie chcą czytać. Oni po prostu uważają, że są elitą, bo są prozachodni. Czy to jest w ogóle do przełamania w jakiś sposób? No to już jest pytanie wykraczające poza kwestie wyborów samorządowych, oczywiście, no tak, no tak. ale poważne socjologicznie. No bo jeżeli mówimy o tej siłe, sile oddziaływania dużych miast, ja tu częściowo już ten mechanizm opisałem. Mechanizm kuli śniegowej. Takiej kooptacji, aspiracji, zaspokajania aspiracji w symbolicznym wymiarze, bo to jest przecież wymiar w dużej mierze symboliczny. Może nie będę miał świetnego stanowiska, może nie będę miał wymarzonej pracy, może nie będę zarabiał wielkich pieniędzy, ale za to będę mógł się poczuć lepszy od tych, których tam zostawiłem w tym swoim małym miasteczku czy na wsi. No to też nie jest jakiś mechanizm. Zaskakujący, niebywały, jakoś szczególnie nowy, bo taki mechanizm socjologiczny działał, no w zasadzie można powiedzieć zawsze. Mechanizm aspiracji był w ogóle siłą napędową rozwoju społeczeństw, tylko że tutaj on przyjmuje właśnie taką, no można powiedzieć, wypaczoną postać. To znaczy, aspiracje, mechanizm aspiracyjny jest dobry, jeżeli on napędza. Przedsiębiorczość, autentyczną ambicję, poszukiwanie właśnie lepszej pracy, szukanie sobie miejsca dla siebie, gromadzenie majątku, zapewnianie przyszłości swoim dzieciom. Chcę być lepszy niż moi rodzice, ale nie po to, żeby się poczuć moralnie wyższym, tylko po to, żeby mieć lepsze życie obiektywnie. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś innym. Właśnie te kwestie konkretne zostają gdzieś na boku. Ważne jest ta, to poczucie symbolicznej, moralnej przewagi. I to wystarczy. Już innych aspiracji nie ma. Dzisiaj ktoś mi przypomniał na Twitterze fragment wywiadu rzeki zrobionego przez Roberta Krasowskiego, wydanego w formie książki ze świętej pamięci Ludwikiem Dornem. I w tym fragmenciku, to są dosłownie dwie strony z tej książki, Ludwik Dorn opisywał. Jak Donald Tusk wpadł właśnie na mechanizm stworzenia wroga, że trzeba stworzyć wroga i te, to stworzenie wroga musi być oparte na potrzebie uzyskania szacunku. Czyli musi być konkretny wróg, po to, żebym ja się poczuł lepszy. To jest dokładnie to, o czym ja teraz mówię. Czyli ja tutaj się nie podejmuję rozstrzygać, czy rzeczywiście, tak jak to Ludwik Dorn wtedy opowiadał pierwszą osobą, która tego mechanizmu użyła, był Donald Tusk. Jest to bardzo możliwe. Na pewno druga strona też po ten mechanizm w pewnym momencie sięgnęła, tylko chyba mniej skutecznie. Natomiast teraz on działa. I czy my to możemy jakoś przeskoczyć? No nie wiem, to jest trochę próba chyba zawracania kijem Wisły, dlatego że tu wchodzi w grę tak dużo czynników, ten, o którym mówimy, ten mechanizm jest dosyć specyficzny dla polskiej sytuacji politycznej, ale już cała, cały system, który ułatwia używanie takiego mechanizmu przez polityków, czyli system czegoś, co ja nazywam idiotokracją albo klikokracją to bywa też nazywane, bo to już nawet nie jest mediokracja. Mediokracja już jest w przeszłości. Teraz to jest właśnie bardziej klikokracja. Emocjokracja, o, można takiego y, określenia użyć. Ten mechanizm już nie jest wyjątkowy dla Polski. On rzeczywiście działa chyba we wszystkich zachodnich demokracjach, w różnym stopniu oczywiście. U nas niestety dosyć mocno. No i ja tutaj nie podejmuję się odpowiadać jakoś y, y, ostatecznie na to pytanie, bo. Znów, można by zrobić na temat tego, jak z tym walczyć, bardzo długie i wyczerpujące seminarium. Więc tylko zarysuję, no krótko, jakie pytania w czasie tego seminarium mogłyby paść. Jedno z podstawowych, czy używać tych samych środków, żeby wypromować swoich polityków, swoich ludzi, żeby walczyć z tym, co się dzieje. No to jest jedno z podstawowych pytań i jeden z najważniejszych dylematów. Można to ująć też w ten sposób, czy w tej sferze wirtualnej, w której my tutaj teraz jesteśmy, robić takie rozmowy, jak my robimy, jak pan robi ze mną, czy raczej sięgnąć po TikToka i zrobić trzyminutowy film? No to się trochę do tego sprowadza. Ja oczywiście bardzo upraszczam, ale, ale moim zdaniem to jednak jest ważne pytanie i nie podejmuje się tutaj odpowiadać. Rzeczywiście, odeszliśmy troszkę z samorządu, ale. Na koniec tego tematu chciałem zapytać, bo teoretycznie wydawać by się mogło, że samorząd polega na tym, że interesujemy się naszą najbliższą okolicą i nad jakością życia, która bezpośrednio nas dotyka. Nie wiem, jak jest w innych krajach, bo tego tematu nie zgłębiłem, ale u nas jest jakoś tak, że wygrywają te same partie, co wygrywają w wyborach ogólnopolskich parlamentarnych i to trochę zaprzecza moim zdaniem idei samorządności, ponieważ powinniśmy głosować na ludzi, którzy bezpośrednio mają tu jakiś wpływ na to, co będzie u nas koło naszego bloku, na naszym osiedlu, na ulicy się działo. Czy my po prostu już nie wierzymy, czy może ewentualnie ostatnie 8 lat pisu, który znacząco odebrał kompetencje samorządom na to wpłynęło, że ludzie po prostu już nie mają takiej wiary w przełożenie Rządów bezpośrednio samorządowych na ich jakość życia. Po prostu wierzymy tak jak w PRL-u, że tylko władza centralna może coś tutaj zrobić. Czy zdejmujemy z siebie odpowiedzialność za to, co się wokół nas dzieje po prostu? No Myślę, że pan nie ma do końca racji relacjonując w ten sposób wybory samorządowe, bo przecież one są czwór członowe. To znaczy, mamy wybory po pierwsze do sejmików i one rzeczywiście najbardziej odpowiadają. Tym parlamentarnym, zresztą jakbyśmy spojrzeli na wyniki wyborów, które dopiero co się odbyły, to abstrahując od wyraźnie niższego wyniku lewicy, w zasadzie wszystkie te pozostałe wyniki są bardzo, bardzo bliskie wynikom z wyborów z 15 października, z wyborów parlamentarnych. Ale później mamy wybory prezydentów, burmistrzów i wójtów. I one same w sobie są kilkustopniowe, bo czym innym jest wybór prezydenta miasta pięciuset tysięcznego czy czy 800-tysięcznego, czym innym jest wybór burmistrza miasta, które mniejszego miasta, no bo prezydenci są w miastach na prawach powiatu i w tych dużych, więc burmistrza miasta, powiedzmy, nie wiem, 50-tysięcznego, a jeszcze czym innym jest wybór wójta gminy i to w większości gminy wiejskiej. Czy gminy wiejskiej, dokładnie, bo to jest przecież sformułowanie prawne. Potem mamy Rady Powiatów. To jest taki w ogóle dziwny szczebel, gdzie myślę, że podobnie jak w przypadku Sejmików, wielu wyborców nie do końca w ogóle wie. Kojarzy powiat po prostu z urzędem starosty, który jakieś formalne czynności załatwia i to jest rzeczywiście bardzo dziwny twór. Tak, nawiasem mówiąc, to jest oczywiście temat na zupełnie inną dyskusję. Ja bym się bardzo poważnie zastanawiał, czy w ogóle powiaty są w Polsce potrzebne. Moim zdaniem to jest w dużej mierze jedyną racją ich bytu jest tworzenie stanowisk. Natomiast spokojnie ich zadania mogłyby przejąć z jednej strony urzędy wojewódzkie, z drugiej strony urzędy gmin, ale to nawiasem. Więc są te powiaty, one już są bliżej obywatela, no i najbliżej są urzędy gmin, ale tutaj znów mamy specyficzną sytuację, no bo są gminy miejskie, i są gminy wiejskie, albo są gminy w małych miastach. Jeszcze do tego mamy specyfikę Warszawy, gdzie, jak wiadomo, no nie ma rad powiatów, tak jak w miastach na prawach powiatu, ale za to są rady dzielnic. To też taka konstrukcja, która jest bliżej z kolei obywatela. I tutaj stwierdzenie, że wszyscy wybierają tak, jak wybierają w wyborach parlamentarnych, no po prostu się nie broni. Ja tutaj podam przykład z mojej gminy, który mnie zresztą bardzo cieszy, dlatego ciągle w ostatnich dniach o tym mówię, bo się bardzo, bardzo bardzo mi to dużą satysfakcję sprawiło. Mianowicie w głosowaniu na wójta gminy Lesznowola pani wójt, która rządziła od 26 lat, od 1998 roku, zdobyła 34% głosów. A pani Wójt, kandydatka na Wójta, obie, przepraszam, nie pod sztandarem partyjnym właśnie, dlatego o tym mówię. Kandydatka na Wójta, która postanowiła um, kontrkandydować, mając taki własny komitet, też nie pod sztandarem partyjnym, tylko zupełnie lokalny, w pierwszej turze prawie 55% głosów. I po prostu wygrywa i w ogóle roznosi tę kontrkandydatkę. Natomiast kandydat y, Prawa i Sprawiedliwości pod sztandarem PiSu. Niecałe 11% głosów. Czyli w ogóle został pominięty kompletnie przez mieszkańców tej gminy. Podobne zresztą są wyniki do Rady Gminy, gdzie ten komitet, nowy, ten alternatywny komitet wygrał i rozniósł tych, tych, ten stary komitet, stary układ w, po prostu w pył. Tam jest bardzo wyraźna w Radzie Gminy mm, przewaga. Więc różnie ludzie głosują w różnej wielkości miejscowościach, w, w tych, gdzie ta wielka polityka tak bardzo się nie wcina do codziennego życia, no jednak głosując patrzą na to, co jest bardzo blisko nich. Ja wiem, czym żyli mieszkańcy mojej gminy, a też podkreślam to dlatego, że to jest gmina bezpośrednio sąsiadująca z Warszawą, więc to nie jest jakaś gmina gdzieś tam leżąca na jakimś odludziu, tylko przytykająca, granicząca z Warszawą. I tutaj nasze problemy były bardzo konkretne. To jest przejazd kolejowy, który paraliżuje miejscowość, to jest brak miejsc do wypoczynku, to jest niedostosowanie infrastruktury drogowej, czy nawet wodociągowej do ciągle rozbudowujących się tutaj osiedli. To są wątpliwe transakcje sprzedaży deweloperom kolejnych gruntów. To są takie rzeczy, które elektryzowały tutaj mieszkańców. I tutaj, prawdę mówiąc, w tym głosowaniu na naszym poziomie, na poziomie gminy, nikt nie myślał, jak sądzę, o, o tym, czy ktoś tam jest związany z platformą, czy z pisem. To nie było w ogóle istotne. Ważne było, że dotychczasowa władza się nie sprawdza w tych bar bardzo konkretnych sprawach. Więc jednak tam, gdzie jest ta bezpośrednia łączność z tym, co my widzimy, co jest wokół nas i wiemy, że konkretnie ta władza na tym szczeblu może nam to załatwić, to tamten sztandar partyjny się przestaje liczyć. Ale z drugiej strony oczywiście no mamy poziom sejmików, gdzie właśnie liczy się głównie sztandar partyjny i i tutaj oczywiście moglibyśmy się zająć analizą tego dlaczego te wyniki są takie a nie inne, ale to już jest też trochę inne pytanie niż to, które pan zadał. Zgadza się. No chciałbym przejść teraz jeśli pan pozwoli do już następnych wyborów, czyli do wyborów do europarlamentu, bo Podobnie jak pan uważam, że mogą to być, czy chyba będą raczej to wybory kluczowe dla państw członkowskich poszczególnych, zwłaszcza dla Polski, myślę sobie będą kluczowymi wyborami. Wydaje się, że tak zwane, nazwijmy to, elity europejskie też zdają sobie z tego sprawę, no i zaczynają przeprowadzać ataki. Na ile te ataki na środowiska wolnościowe, na partie prawicowe w Europie mogą być skuteczne, Pana zdaniem? Pan tam podawał przykład z trzech, tam Voice of Europe, chyba chodziło o ten portal, taki, który jest atakowany. I pytanie, czy to jest początek i na ile to może być skuteczne, a na ile to może być wręcz przeciwnie przeciwskuteczne działanie, które ma odciągnąć wyborców od ruchów suwerennościowych jednak w Unii Europejskiej. Na razie trudno powiedzieć, na ile ta strategia może być skuteczna, ale warto mieć świadomość tego, że taka operacja jest prowadzona po to, żeby móc się uodpornić na nią. I tutaj no, trzeba też wyraźnie powiedzieć, czy Rosjanie mogą jakieś media w Europie sponsorować? Oczywiście, że mogą. Czy jest możliwe, że się mieszają w jakieś sprawy, a nawet że kogoś opłacają? No tak, jest to możliwe, bo Rosjanie zawsze takie rzeczy robili. To też nie byłoby coś niezwykłego, co oczywiście nie znaczy, że nie należy o takich sytuacjach pisać. Problem polega na tym, że jak zobaczymy, jak jest montowana sprawa tego konkretnego portalu, co się wokół niej dzieje, Jakie zaczynają padać zarzuty? Jak się próbuje przykleić różne media, moją redakcję również, do sformułowania rosyjska propaganda, no to zobaczymy, na czym ta konstrukcja ma polegać. A ona ma polegać na tym, żeby wszędzie tam, gdzie się pojawi jakaś dyskusja, czy, czy jakiś spór, czy opór wobec głównej linii, Czyli spraw takich jak Zielony Ład, dalsza integracja, no kiedyś jeszcze byśmy powiedzieli, polityka covidowa, to też ma jakieś tam znaczenie. Bezwarunkowa pomoc Ukrainie, kwestia tego, jak w ogóle podejść do wojny na Ukrainie, czy można mówić o tym, że lepiej byłoby, gdyby ona się skończyła, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Te zagadnienia, jeżeli tu się pojawia w tych kwestiach pogląd sprzeczny z tym głównym nurtem, to ma się też pojawić zupełnie z automatu skojarzenie. Putinowska propaganda i w ogóle nawet dalej jeszcze, nie Putinowska propaganda, tylko po prostu agenci Putina. Zupełnie wprost. Cała ta sprawa jak jest konstruowana na takim założeniu i na wpojeniu przez te parę miesięcy takiego zupełnie no, odruchu psa Pawłowa. On ma się automatycznie pojawiać u wyborców. Czy to będzie skuteczne? No, na razie, tak jak powiedziałem, jest za wcześnie, żeby. Mówić o jakichś wymiernych skutkach tego działania, bo dopiero się tak naprawdę teraz zaczyna kampania do Parlamentu Europejskiego, więc prawdopodobnie tak przewiduje, będziemy mieli nasilenie i zmasowanie tych ataków tego typu. Natomiast one dotyczą oczywiście nie tylko Polski, one dotyczą właściwie większości Europy. Dokładnie w ten sam sposób w Niemczech atakowana jest. AFD, w ten sam sposób będzie najprawdopodobniej atakowana, atakowane Zjednoczenie Narodowe we Francji, w ten sposób atakowana jest partia wolności Gerta Wildersa w Holandii. No, wszystkie te siły, które w jakiś sposób polemizują z tą główną strategią, również siły, to mam na myśli tutaj również i komentatorów, publicystów, media, wszystkie one mają być wrzucone do worka z napisem agenci Putina. No, trzeba przed tym przestrzegać, trzeba to rozumieć, trzeba rozumieć, jak to jest rozgrywane i do jakiego stopnia to jest puste. I tutaj moje ostrzeżenie dla pańskich widzów: żeby zawsze starali się szukać um, własnego wkładu mediów i sprawdzać, czy ten własny wkład mediów, które o tym informują, jest. Bo ja zaobserwowałem, że jeżeli się pojawiają tego typu informacje, to one na ogół się pojawiają jako powielenie jakiejś innej informacji, która gdzieś się pojawiła, i taki głuchy telefon powstaje, gdzie nie ma żadnych pytań, żadnej próby samodzielnej weryfikacji. Dokładnie tak to robią nawet ci, którzy idą bardzo daleko, bo o kwestii tych rzekomych powiązań z Rosją różnych polskich mediów również tu wrzucając właśnie do rzeczy napisał portal Okopress, pani Mierzyńska nie wkładając w to żadnej własnej pracy to się wszystko opiera na stwierdzeniu, że gdzieś jacyś dziennikarze coś tam sugerują i to w ogóle za granicą więc na tym się opiera cały ten wywód także no, sprawdzajmy, czy ktoś coś samemu zbadał, zweryfikował i czy pokazuje jakiekolwiek dowody na rzecz swojej tezy. No właśnie, ja tak zapytam dość może niekontrowersyjnie, ale przytoczę, bo kilka miesięcy, może dwa, dwa miesiące temu, oglądałem rozmowę, wywiad z panem Janem Rokitą. I on coś takiego powiedział, że no widać w Europie, że ta, on to do Kreta porównał, że tam ta główka gdzieś się wychyla, tu prawica się wychyla, tam się wychyla, no i próbują gasić te elite, tak zwane elity europejskie. I pan Jan Rokita stwierdził w pewnym momencie, że oni się będą bronić, i on uważa, że w pewnym momencie nawet może się przemoc taka fizyczna pojawić w strachu przed oddaniem władzy po prostu. Czy pan myśli, że. To jest realne w ogóle, bo powiedzmy, że już przez, przestępstwa takie na tle ideologicznym już są. No w Polsce to nie jest takie jeszcze widoczne, ale w Niemczech przecież, w niektórych państwach skandynawskich, w ogóle na zachodzie Europy, ludzie trafiają, trafiają do więzień za poglądy, prawda? Ale czy pan myśli, że to może eskalować tak jak inne systemy totalitarne? Bo ja uważam, że Unia Europejska już jest systemem w pewnym sensie totalitarnym, może miękkim, ale już. Czy może to eskalować w tym kierunku właśnie jeszcze przed wyborami, czy raczej uważa Pan, że to jest nierealne teraz? No w jakimś stopniu mogą się takie akcenty pojawić. Nie wiem w jak dużym. Raczej bym nie zakładał, że tutaj nastąpi jakieś wiem, zmasowane użycie przemocy. I to raczej mówimy tutaj chyba o użyciu przemocy przez państwo, nie o tym, że po prostu dojdzie do, do jakichś. Walk pomiędzy ludźmi na Państwa, ulicach. Tak, to na myśli, doprecyzuję. Tak. tak. No więc y, wydaje mi się, że to może, mogą być jakieś pojedyncze uderzenia. No jeżeli spojrzymy na sprawę, o której przed chwilą mówiłem, czyli sprawę tych rzekomych, domniemanych rosyjskich wpływów, czy jak to się mówi, szpiegostwa, chociaż tak naprawdę szpiegostwo też jest czymś innym. Y, no zdobywaniem informacji. Ja tutaj nie mówimy o szpiegostwie ewentualnie, tylko o mm, robieniu propagandy. To no przecież jest już tak, że są zatrzymania polskich obywateli, ABW również zatrzymała, my o tym wiemy bardzo mało. Natomiast z tego, co mówi rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, pan Dobrzyński, wynikałoby, że te zatrzymania nastąpiły między innymi w związku z artykułem 130 paragraf 9 kodeksu karnego. To jest nowy artykuł. Dodany do Kodeksu Karnego przez Prawo i Sprawiedliwość, który mówi między innymi o dezinformacji w połączeniu z pracą na rzecz lub działalnością, z działalnością na rzecz obcego wywiadu. I no tutaj, jeżeli czytam, że częścią tej dezinformacji miało być na przykład dyskredytowanie Ukrainy, no to jednak zapala mi się czerwona lampka. Oczywiście, jak mówię, to jest. Penalizowane, czy ta dezinformacja jest penalizowana w połączeniu z pracą na rzecz obcego wywiadu. No, ale mimo wszystko. Tak szerokie rozumienie tego, co ma być dezinformacją, i nagle wrzucanie do worka z napisem dezinformacja, jakiegoś dyskredytowania Ukrainy, co to znaczy dyskredytowanie Ukrainy, prawda? Można sobie zadać pytanie. No to by wskazywało na bardzo jakieś takie szerokie zarzucanie sieci przez służby. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że te, takich zatrzymań, takich sytuacji będzie w Europie więcej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Raczej bym to traktował jako akcję bardziej pokazową niż pacyfikacyjną. To znaczy, nie sądzę, żeby tu chodziło o po prostu powsadzanie każdego, kto może mówić coś niewygodnego albo pisać. Prędzej chodzi o to, żeby utrwalić właśnie to automatyczne skojarzenie. Mówi to i to, to znaczy na, na pewno agent Putina. Poprzez przykład, no bo ludzie będą też myśleli, no skoro go wsadzili i siedzi, to chyba muszą być mocne podstawy do tego, prawda? A nie zapominajmy, że to nie jest jeszcze wyrok, prawda? Ten człowiek został zamknięty w areszcie. O który zawnioskowała prokuratura, ale to jest tylko areszt, to nie jest wyrok, to jest środek zapobiegawczy. Tutaj nie było żadnego procesu, nikt nie sprawdził żadnych dowodów jeszcze. Więc ym, chodzi po pierwsze o to, a po drugie o zwykłe zastraszenie, to znaczy o wywołanie efektu tak zwanego efektu mrożącego i zresztą temu samemu służą również, to jest oczywiście inna sprawa, ale, ale myślę, że warto o tym przypomnieć, służą też te projektowane przez yy, polski rząd przepisy o tak zwanej mowie nienawiści, czyli dorzucenie kolejnych kategorii, między innymi do artykułów 256, 257 Kodeksu Karnego. No to mnie Pan akurat uprzedził, bo chciałem właśnie o tą ustawę mowie nienawiści zapytać, ale zapytam jeszcze, bo to już może, znaczy w kontekście wyborów, ale może to pewnie się nie uda tego zrobić, chodzi mi o Armię Europejską, ponieważ no ja się trochę tym interesowałem i wiem czym jest manifest z Ventotene Altiero Spinellego i tam jest jednoznacznie napisane, a moim zdaniem Unia Europejska trochę powstała na wzór tego, tego traktatu z Ventotene, tam jest jednoznacznie napisane, że Armia Europejska miałaby powstać w celu dyscyplinowania krajów, które nie chciałyby się podporządkować temu Pięknemu, fantastycznemu, że tak powiem, ładowi czy ustrojowi europejskiemu. Czy Pana zdaniem to, że tak próbuje się przyspieszyć tworzenie Armii Europejskiej, to jest właśnie ten powód, bo ja osobiście nie wierzę, żeby Armia Europejska miała jakąkolwiek skuteczność militarną, obronną wobec Europy jako, czy Unii Europejskiej. Raczej wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Natomiast, jako żandarm europejski, Właśnie w sytuacji, kiedy byłaby zagrożona, zagrożone byłyby rządy socjalistów czy komunistów w Unii Europejskiej, mogłaby się sprawdzić. Jak jest, jakie jest pana zdanie na ten temat? No, wydaje mi się, że to jest jednak dosyć daleko posunięta teza. Ja bym się chyba pod nią nie podpisał. Myślę, że w przypadku armii europejskiej mówimy o innego rodzaju motywacjach. Pierwsza motywacja to jest w ogóle wzmocnienie. Procesu bardzo daleko idącej integracji, bo dodanie tego elementu Armii Europejskiej bardzo mocno by podbudowywało narrację integracyjną, dodawałoby nowe struktury, dodawałoby po prostu dodatkowy, dodatkową substancję wiążącą, czy mechanizm wiążący państwa jeszcze mocniej. Druga sprawa to są czysto merkantylne korzyści tych krajów, które mogą mieć nadzieję, że na tym po prostu zarobią. No jeżeli by była taka armia europejska, to ona najprawdopodobniej nie kupowałaby raczej sprzętu głównie w Stanach Zjednoczonych, tylko kupowałaby u Francuzów, kupowałaby u Niemców, kupowałaby u Włochów, czyli w tych krajach, które mają swoje poważne przemysły obronne. Tu przede wszystkim chodzi o Francję, bo ona ma z tych, z tych wymienionych przeze mnie najmocniejszy przemysł obronny. I zresztą całkiem niezły, przecież, i one by na tym najzwyczajniej zarobiły. Natomiast myślę, że patrząc nawet na to, jakimi narzędziami dysponują elity europejskie, czy te elity w krajach poszczególnych, które sprzyjają temu kierunkowi, narzędziami represji w postaci no po prostu ustawodawstwa, nawet, to wydaje mi się, że tutaj. Mówienie o tym, że ta armia europejska miałaby jakąś funkcję żandarma pełnić, nie, wydaje mi się, że w ogóle nie ma takiej potrzeby, tutaj chodzi zupełnie o coś innego. No też pamiętajmy, że manifest z Ventotene powstawał w czasie II wojny światowej, to jest bardzo wiele lat temu, on był takim czysto teoretycznym założeniem tego, jak może wyglądać wspólnota europejska, no i przecież teraz mamy do czynienia Oczywiście z wypełnieniem pewnych jego punktów, ale też z realizacją w praktyce tego, tych pomysłów 80 lat później, więc tutaj też no wiele rzeczy się od czasu, kiedy Spinelli pisał ten manifest, wiele rzeczy się zmieniło. No, oby, oby Pan miał rację, tego nam wszystkim życzę. Na koniec chciałbym Pana zapytać o Pana prognozy, jeśli chodzi o eurowybory, o Polskę mi chodzi konkretnie, czy te strajki rolników, które miały miejsce ostatnio i większa świadomość społeczeństwa, czego dotyczy tak zwana dyrektywa wywłaszczeniowa? Czy to na tyle silnie się przebiło, że może mieć to wpływ, i czy to rzeczywiście partie prawicowe, takie jak Konfederacja, mogą tutaj zyskać więcej niż w wyborach parlamentarnych? No to na pewno będzie duży test dla Konfederacji, bo w tych wyborach właśnie będą tematy, które są idealnie wręcz uszyte dla tego ugrupowania, ale z całą pewnością na to pole będzie starało się wejść też Prawo i Sprawiedliwość. I myślę, że jeżeli będą tutaj tarcia pomiędzy tymi dwoma ugrupowaniami, no to one będą o to, jak się zachowywał PiS, kiedy rządził. Bo o tym. Trzeba uczciwie przypominać, że niezależnie od tego, co dzisiaj politycy pis mówią, no to oni są w dużej mierze winni temu, w jakiej jesteśmy sytuacji. A Mateusz Morawiecki no, ma jeszcze ambicje, żeby kandydować na prezydenta w 2025 roku. Cały czas jest wiceprezesem prawa i sprawiedliwości, jedną z najważniejszych, najbardziej tam fetowanych z zasady osób, a to przecież on stoi za bardzo wieloma naszymi zgodami na różnego rodzaju polityki europejskie, bardzo dla Polski szkodliwe. No, ja myślę, że z punktu widzenia tego, co powiedziałem, Konfederacja, żeby nie było poczucia porażki, no to musi jednak swój wynik w stosunku do wyniku z wyborów parlamentarnych w tych wyborach europejskich podwyższyć o jakiś minimum dwa, a nawet więcej punktów. Ja myślę, że takie poczucie pewnego spełnienia byłoby wtedy, gdyby konfederacja zdobyła około 10%. No to jest rzeczywiście dosyć wyśrubowane, bo to by znaczyło, że musiałaby o prawie trzy punkty poprawić swój wynik z wyborów parlamentarnych, natomiast myślę, że powinno to być osiągalne, biorąc pod uwagę, o czym te wybory będą. PiS będzie się starał oczywiście odebrać ten, ten elektorat. Pytanie, kogo umieści na swoich listach. Bo wydaje mi się, że jeżeli to będą takie osoby jak Jacek Kurski, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, to dla dużej części elektoratu, coraz bardziej świadomego tego, o co się toczy gra, będzie to sygnał niepoważnego potraktowania. Natomiast jeżeli tam się znajdą osoby, które merytorycznie Punktowały politykę europejską, no owszem, one też się poniekąd podpisywały pod tym, co się działo. No ale tutaj podam przykład. Janusz Kowalski. Można mu dużo zarzucić, natomiast on faktycznie sporo zrobił, chociażby po to, żeby upowszechnić wiedzę na temat tego, jak działa system ETS i ile my płacimy za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. No to by była inna historia. Zobaczymy, jak te listy będą zbudowane. Myślę, że to będą przede wszystkim wybory. No, właśnie o to, jaki jest dzisiaj stosunek Polaków do Unii Europejskiej. Ja tu przypomnę, że sondaże zaczęły pokazywać wyraźną tendencję spadkową. Ten ostatni sondaż, w którym padło pytanie, czy członkostwo w Unii jest dla Polski korzystne, no to w stosunku do polskiego euroentuzjazmu, który się utrzymywał przez wiele lat na poziomie około 80%, jest prawdziwe trzęsienie ziemi. Przypomnę, że tam Bodajże 53 albo 54% stwierdziło, że członkostwo jest korzystne, było ponad 20%, które stwierdziło, że równoważą się minusy i plusy, i około 15%, które stwierdziło, że minusy zdecydowanie przeważają. Oczywiście można powiedzieć, że nadal tych krytyków jest bardzo mało, ale 15% to już wcale nie jest tak mało, a jak do tego dodamy jeszcze dużą grupę ludzi, która twierdzi, że Równoważą się korzyści z minusami, no to widzimy, że to się bardzo mocno zmienia i to jest ogromne pole do zagospodarowania. Myśli pan, że nasilą się protesty przed samymi wyborami, że ruchy wolnościowe, czy rolnicy, czy inne branże przemysłu, który traci na członkostwie w Unii Europejskiej, że tak powiem, zmobilizują się przed wyborami, żeby dać jeszcze do zrozumienia wyborcom, czy raczej to jest. No, z protestami to jest tak, że one się dzieją wtedy, kiedy jest do nich jakiś pretekst, który wyciąga ludzi na ulicę. Więc zobaczymy, jaka będzie sytuacja właśnie przed czerwcowymi wyborami, przed 9 czerwca. Czy będą jakieś koncesje ze strony Brukseli, czy raczej wręcz przeciwnie. No, ja się nie spodziewam też, żeby inne grupy niż rolnicy mogły protestować. To znaczy, no, nie ma w Polsce takiego potencjału protestu, przynajmniej na razie, który by powiedzmy nie wiem, właścicieli nieruchomości wyprowadził na ulicę przeciwko regulacjom Unii Europejskiej. To jest kompletnie w tej chwili nierealne. Być może przed 2030 rokiem, kiedy reguły dyrektywy EPBD będą już zacieśniane dosyć mocno. Jeżeli oczywiście ona przetrwa do tego czasu, może wtedy? Na razie raczej nie, ale jeżeli pojawią się jakieś protesty, to na pewno będzie wokół nich dyskusja, takie protesty sektorowe, właśnie związane z jakimiś konkretnymi. Problemami konkretnych branż, to na pewno będzie wokół nich dyskusja, spór i to będzie napędzało oczywiście kampanię. Ja tutaj przede wszystkim powiem szczerze, jestem ciekaw, jak sobie z tym poradzi koalicja rządząca, dlatego że no ten wzrost nastrojów eurosceptycznych w Polsce to jest problem dla koalicji obywatelskiej, ale to jest też problem dla trzeciej drogi, w która, która przecież składa się z PSL-u plus Polski 2050. A PSL, no to jednak wciąż jest duża część wyborców wśród rolników. Natomiast Polska 2050 to wcale nie jest tak oczywisty pod tym względem elektora. Tu warto pamiętać, że w wyborach, przed wyborami parlamentarnymi duże przepływy były pomiędzy Konfederacją a Polską 2050. Więc no my przywykliśmy patrzeć na partię Szymona Hołowni jako na taką przybudówkę do koalicji obywatelskiej, ale to wcale tak niekoniecznie wygląda. Tam pod względem elektoratu są dosyć interesujące postawy, i moim zdaniem ta taka skrajna, obowiązkowa proeuropejskość wcale nie jest postawą tam dominującą, więc może się okazać, że. Trzecia droga tutaj będzie miała poważny problem. Ja jestem bardzo ciekaw, w jakiej konfiguracji oni pójdą do tych wyborów, to znaczy, czy w ogóle pójdą jako jeden komitet, trzecia droga, bo na razie się zastanawiają, jak to zrobić. No i z jakimi postulatami pójdą? Już absolutnie ostatnie pytanie e, takie trochę bardziej, może nie filozoficzne, ale trochę wróżenia. E, czy wierzy Pan w to, że nawet gdyby siły wolnościowe w Europie wygrały. Wygrały zdecydowanie, przejęłyby władzę w Unii Europejskiej, większość w parlamencie i w komisjach, w Komisji Europejskiej. To czy wierzy pan w to, że uda się zreformować Unię Europejską, czy raczej pana zdaniem ona musi prędzej czy później, znaczy raczej prędzej mam na myśli upaść. No taki scenariusz się wydaje w tej chwili nieprawdopodobny. Mówię o tym scenariuszu przejęcia władzy wprost i z wyraźną większością i we wszystkich instancjach unijnych przez środowiska powiedzmy suwerennościowe. Natomiast gdyby to nastąpiło, to uważam, że tak, absolutnie jesteśmy w stanie, Unia Europejska to jest plastyczny twór, znaczy, tak jak się zmieniało traktaty w jedną stronę, równie dobrze można je zmienić w drugą stronę. Tu nic nie jest zapisane na kamiennych tablicach. Pamiętajmy o tym, bo gdyby tak było, to przecież nie miałoby w ogóle sensu głosowanie w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego na partie, właśnie suwerennościowe. Byłoby wszystko jedno, na kogo zagłosujemy, bo i tak miałoby się stać to, co się stanie. A tymczasem nawet sama ta historyczna reakcja środowisk, politycznych, które dotychczas trzęsły Unią Europejską i boją się tego, że już tak bardzo trząść nie będą mogły, pokazuje, że jednak można tam sporo zmienić, nawet jeżeli się nie będzie miało większości, bo też przypominam, że te badania opinii publicznej czy badania preferencji wyborczych, które się teraz pokazują, no nie mówią o tym, że partie suwerennościowe składające się przede wszystkim na dwie grupy polityczne, tożsamość i demokracja, oraz europejscy konserwatyści i reformatorzy, mogą mieć w ogóle większość w parlamencie europejskim. Raczej chodzi o to, czy mogą prześcignąć połączeni europejską partię ludową. Natomiast Europejska Partia Ludowa zawsze działała, czy od dawna działała, w sojuszu z socjaldemokratami. I, I tu nadal oni by mieli większość, ale ta większość już nie byłaby tak ogromna. Ale jak się okazuje, nawet to jest zagrożeniem dla establishmentu europejskiego, więc jak najbardziej Unię Europejską można zmienić. Tylko to zależy w dużej mierze właśnie od naszych głosów. Ale upadnie Unia, unia Pana zdaniem, jeśli właśnie. Nie wygra środowiska, czy nie wygrają środowiska wolnościowe, czy, czy kiedy będzie szła dalej tym kierunkiem, którym idzie aktualnie, o to mi chodzi. Jeżeli Unia Europejska by się nie zmieniła i nie zmieniłaby swojej strategii, to uważam, że nastąpi jakiś, jakiś jej krach. I to będzie prawdopodobnie przed jeszcze tą wyznaczoną. Mityczną datą osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Natomiast jaką formę ten krach będzie miał, trudno powiedzieć. Raczej bym się nie spodziewał krachu bardzo widowiskowego, w sensie takim jak, nie wiem, no, mieliśmy w 90 roku wyprowadzenie sztandaru PZPR słynne. To raczej nie coś takiego. Tego typu organizacje, z siłą swojej inercji, potrafią trwać. A w rzeczywistości są już w środku wydrążone. Ale można sobie wyobrazić na przykład formalne wprowadzenie Europy różnych prędkości. Można sobie wyobrazić krach wspólnej waluty. Można sobie wyobrazić zmasowane bunty społeczne przeciwko Zielonemu Ładowi i sytuację, w której ten Zielony Ład się kompletnie już rozmywa, to znaczy w jednych dziedzinach obowiązują jakieś daleko idące regulacje, w innych się wycofano, bo była taka presja przemysłu. No przecież w tej chwili widzimy, że w Niemczech przemysł samochodowy zaczyna bardzo ostro protestować przeciwko zakazowi rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. Więc to, się może, to, to może być taki krach, ale powiedziałbym pełzający krach. A pan osobiście jakie ma marzenia w tej sprawie, że tak zapytam na koniec? No ja bym chciał, żeby Unię Europejską dało się zmienić od środka i żeby ona pozostała w tej dobrej postaci, tej, którą projektowali jej pomysłodawcy, tacy jak Robert Schuman, żeby pozostała dla nas wspólnotą, przede wszystkim wspólnotą rynku. Odpowiednio ograniczoną i żeby ewentualny kiedyś tam być może wypracowany nowy traktat, to jest oczywiście już naprawdę takie marzenie, marzenie bardzo odległe, stawiał takie bardzo poważne bariery przeciwko powrotowi do tej strategii bezmyślnego, bezsensownego zacieśniania więzi europejskich, którą mamy w tej chwili. No gdyby taka Unia Europejska kiedyś mogła istnieć, to ja się podpisuję pod tym obiema rękami. No póki co w Parlamencie Europejskim stoi pomnik Spinellego. Miejmy nadzieję, że się coś zmieni. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za bardzo merytoryczne wypowiedzi i no cóż mogę powiedzieć. Miejmy nadzieję, że rzeczywistość nas zaskoczy pozytywnie w niedługim czasie, w ciągu ile? Dwa miesiące zostały tak do wyborów. Mniej więcej, mniej więcej tak. Tak. Także dziękuję jeszcze raz. Życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję jeszcze kiedyś do zobaczenia na moim kanale. Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.